Siemano, ja jestem Gentler, a ty dziś zobaczysz to. We'll come back for you, my friend. My sympathies. O, on żył jeszcze zanim wchodziłem do tej kopalni. No to się trochę pozmieniało. To... Dobra, wierzę ci, że ten klucz jest do tych drzwi. Ty oszukisto. Było zwykłe oszukaństwo. Oszukałeś mnie. A ja całą tą drogę przebiegłem. I to! Nie było z jej strony żadnej złej krwi. Jedynym powodem, dla którego zginęła, było to, że mnie bardzo poluzowała smycz. Kupiła sobie kochanka. No to nieźle. Już nie patrzę na nią aż tak ciepło jak wcześniej. Jesteś wart tylko tyle. Ten punkcik, który właśnie za ciebie dostanę. Baw się dobrze i zapraszam na odcinek. A, pokonaliśmy też takiego miniboska. W ogóle tych minibosków trochę było w fabularnej naszej ścieżce. Podziało się. Także jeśli ktoś nie był na poprzednim streamie, no to po tym polecam sobie chociaż przeklikać odcinki, które będą wchodzić. Bo w większości naprawdę dużo się działo. Impressive. You banishes are quite something. That's all her. I'm just the help. Powiem tak, ja już się boję, bo ta misja eskortowa, ja nawet sam siebie nie umiem bronić. Nowe armor, wiesz co, te armory nie są tu w ogóle widoczne chyba. Czy są? Co? I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. A co do armora samego w sobie, no to słuchaj. Akurat armorka za bardzo nie zmieniłem, bo nie mam żadnych armorków, które mnie interesują. Ale jak możesz zobaczyć, trochę się tutaj podziało, jeśli chodzi o jakieś pojedyncze rzeczy i możemy je ulepszyć już nawet na czwarty poziom. Jak chyba ostatnio oglądałeś, bo ty byłeś na streamie zeszły wtorek. No, na streamie w zeszły wtorek generalnie mieliśmy chyba wszystko na drugim poziomie albo jakieś pojedyncze trójki. A teraz wszystko jest na trójce, mam jedną czwórkę i możliwość ulepszenia kolejnych rzeczy do czwórki. Więc... Trochę się pozmieniało, ale większość zmieniła się w trakcie eksploracji, której na streamie nie było, więc... We'll come back for you, my friend. My sympathies. O, on żył jeszcze zanim wchodziłem do tej kopalni. Ups. No to się trochę pozmieniało. Czytałem. No dawaj, gościu. Misje eskortowe. Daję challenge. Czy ktoś zna jedną misję eskortową, która nie była wkurzająca przez to, kogo musiałeś eskortować? No tak, Helen, przepraszam. To jest ona. I ona ma męża. Tak. I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall. And I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. W tych warunkach to nikt się nie przez nie zastanawia, kto jest kim. Bo i tak wszyscy walczą o życie. Niektóre te rzeczy muszą naprawdę ładnie wyglądać w 4K. Tylko naprawdę boję się tej jednej klatki na godzinę. Mówisz? Myślisz, że w pewnym momencie to już się tak ustaliło na poziomie, że faktycznie są po to, żeby były irytujące? Zdjąłem jedną słuchawkę, miałem wrażenie jakichś dźwięków z zewnątrz. A na razie sobie tak pogram. Może się już ustalił taki mem, że te misje mają być jak najbardziej irytujące i teraz... Dokładnie tak jest, że tworzy się je w irytujący sposób specjalnie. Były takie rzeczy, nie? Które wchodziły do normy. Zdecydowanie. Dobra, czy możesz mnie już wpuścić do tego miasta? Bo naprawdę tak główna misja mnie nie obchodziła. Chciałem wiedzieć, co się stało w pobocznej. Kto jest zły w tej parce? Czy mąż zabił żonę, czy... Ona czegoś nam nie powiedziała. Dobrze, a gdzie znajdę sklep Ferdinanda? Kapitan Paddington. Matthews. We were ambushed. Dobra.
Gadać mi się z wami nie chce, ale za to chętnie znalazłbym ognisko, które tu macie. Babington? Nie, nie chodzi mi o sport, tylko o misia. Tak wiem, że ten sport ci mówi inaczej, żeby nie było. A zaraz będę. O, przestało padać. Dobrze, śnieg nie pada, doskonale. I love it. Co? Zamknięte? Od drugiej strony. O. Rzecz. Nie ma dziury w dachu. No na pewno jest jakaś opcja, no. Ja tego nie lubię. O, tędy? Dokładnie tak. Mniej śniegu, więcej klatek. Niestety nie mogłem wyłączyć śniegu. To coś, co tam było, to był klucz do tej chatki? Ups. Dobra, najpierw i tak przeszukam tą, jak już tu jestem. Często w takich sytuacjach, jak odbywa się animacja, na przykład otwierania skrzynki, to patrzę na czat, więc potem mam takie problemy. Szeregowiec Ryan. Dobrze jest. Nie mogę? Nie. Nie świeci na niebiesko, to nie mogę rozwalić. Dobra, wierzę ci, że ten klucz jest do tych drzwi. Ty oszukisto. To było zwykłe oszukaństwo, oszukałeś mnie. A ja całą tą drogę przebiegłem. Tam się pewnie muszę znaleźć. Kapitan Paddington. Captain Pennington. No time, no way out, no hope, no way in. Nie ma nawet nadziei na miód. No time, nie ma już no nawet time nadziei all. Na nadzieję na miód. Nie było jakiegoś świątecznego odcinka Kubusia Puchatka. Jeśli dobrze pamiętam. Albo czy to świąteczny, czy po prostu jakiś special? Nie pamiętam. Captain Pennington, co? Mr. McGrath, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. Nie, ja nie miałem być promykiem nadziei, tylko miałem pozbyć się problemu. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. O! Ktoś oglądał Into the Abyss? Welcome to the last stand. Tak się nazywało to anime? Chyba tak się nazywało to anime, no nie? Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Ja to w ogóle z tytułami miał straszne problemy. Czasem mylę jakieś pojedyncze słowa w nich, ale co gorsza, jeśli anime chodzi szczególnie, to część tytułów znam po angielsku, część znam po japońsku i ciężko powiedzieć, do którego znam w jakiej formie, nie? Znaczy, ja mogę powiedzieć, ale... Our throats will feel their bony fingers soon enough. Nie wiadomo, jak mówić do mnie. The people man the ramparts, ready to fight. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. No, biorąc pod uwagę, że zjawa może ci się w każdej chwili pojawić za plecami, to lepiej być impulsywnym. It seems reopen the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defenses crumble at the last, the pit shall take us all. Yes, how do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon. The onslaught begins anew.
The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Czy ja wiem? W sensie dla was może tak, ale dajcie hajs, to się zastanowię. Przyda mi się, bo pewnie jakąś zbroję kiedyś będę chciał kupić. Cały czas chodzę stąd w tej samej. Nadzieja to już to nie jest słowo, które must at least try. W tym momencie to raczej trzymają się życia na siłę. Yet we are still alive. How is that, do you think? We owe to the last. Dla mnie tak. We resist till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you and the time you bought us, the agony will be all the slower. Permission to take my leave, Captain. Za mądry jesteś. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new left. Szczerze mówiąc, to zrobiłbym to za samego ekspa. This key unlocks the unused watchtower. You'll build it while you're here. Och, dziękuję. Tego potrzebowałem. A masz jakiś lód w domu może? Nie wkurzysz się, jak ci go zabiorę? Oczywiście, że się nie wkurzysz. To nie ten typ gry. On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. Jestem o nie ciekaw trochę więcej, bo jest jedną postacią poza mną, która widzi duchy. A z tego co wiem, nie ma doświadczenia jako banisher, tylko po prostu w pewnym momencie zaczęła je widzieć. Could be worse. Be underground. Ej, no na razie to jest najlepsze miejsce, jakie dostałem. Przynajmniej nie będzie tu kapał na mnie śnieg, jak będę wystarczająco daleko od ogna. Nie wiem, czemu się zatrzymałem, żeby to poczytać. Co tam się dzieje? A. Nie wylogowałem się z TikToka i mi lajki będą przychodzić. A, te wiadro na głowę, tak. Tak, tak. Nie wiem, czy Skyrim to nie jest w ogóle najbardziej eksploatowana, jeśli chodzi o wszelkie mechaniki gierka RPG. W sensie, nie wiem, czy jest coś, co można zrobić w tej grze, jeszcze nie zostało wymyślone. Przynajmniej w jej podstawowej wersji, bez jakichś modów. Dobra, pobawmy się w takim razie w ewolucję może. Dużym plusem tutaj tych elementów, chociażby zbroi, jest to... Mam na przykład taką zbroję, nie? Ona daje trochę inne statystyki, ale nie zmienia to faktu, że też liczy się tak naprawdę tylko ten dodatkowy, w tym wypadku obrażenie od karabinu, no nie? Ale jednak jest tutaj coś, co mi odpowiada bardziej, dlatego fajnie, że mogę po prostu podnosić poziom mojego ekwipunku zamiast kupować lepszy. Takie trochę skalowanie do levela, no nie? Daj mnie. Co? Mogę jeszcze bardziej to podnieść? Stać mnie? O kurde, no to podnoszę. Dobra, ale już bardziej nie podnoszę, bo tutaj widzę, że już mam pojedynczy tylko egzemplarz tego, czego potrzebuję, żeby to podnieść. Podka. No w ogóle mam nową podkę. Okazuje się, że podki też są tutaj różne. Ta mi daje... takie coś, a ta mi daje takie coś. Generalnie to jest bardziej agresywna, ale też odnawia więcej energii, więc stwierdziłem, że sobie ją zostawię. Tak, dobrze. Jak ją ulepszę do czwórki, to czy... więcej HP, więcej energii, wszystkiego więcej, tak. Do piątki, przepraszam, nie do czwórki oczywiście. Może trafię jeszcze jedną, a na razie i tak odnawiam sobie bardzo dużo tej energii, więc nie będę sobie do szóstki tego robił.
I widzę, że zużyłem już moje możliwości, jeśli chodzi o ulepszenia. Dobra, to nic. Tutaj oczywiście chciałbym ulepszyć sobie karabin i miecz, ale trudno. Ewolucja? Ewolucja. Jaki mam punkcik czerwony? A, zostawiłem go sobie, bo chciałbym niebieski użyć tutaj i wtedy czerwony wpakować w jedno z tych rzeczy. Tak. Tak, bo ja w ogóle jak spojrzałem na mapę, to się okazuje, że ja mam jakiś bardzo drobny poziom tej gry ukończony. To znaczy, nie wiem, z 25% czy coś takiego. Mimo, że lecę tylko po głównej fabule na tych streamach. Widziałeś po mapie? Tak, no właśnie. Co prawda jest strasznie dużo wykrzykników, a raczej znaków zapytania na mapce. Więc jest naprawdę dużo do zrobienia pobocznych aktywności, ale... Wiem, że powinienem odpocząć, ale chcę jeszcze wykonać tą misję poboczną. Czyli muszę znaleźć sklep tego ziomeczka. Strasznie mnie to interesuje, bo jest to oczywiście śledztwo na tle wygnania. A wiecie, jak ja lubię tę misję. Dobra, strzelam, że to może być jego sklep. Ale jest zamknięte. Tu mogę wejść. Po tej drabinie nie mogę. Dobrze. Nic nie ma. Już naprawdę mogliby mi pokazać palcem, czy tak. O. Nie, to jest... Tak, to jest kapitan Paddington. Dobra. Sorry. No teraz się okaże, że w ogóle nie ma tego sklepu. On nigdy go nie założył czy coś, nie wiem. O. How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? No. We shall argue until you hear me. Chcę z tobą pogadać. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. Nie chcę cię słuchać, tylko chcę gadać. Dobra, myślałem, że może będziesz miał coś ciekawego do sprzedania, ale jak nie chcesz ze mną gadać, to nie. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Nie. Same sudden question every sudden time. No, I'm not damn well ready. Z doświadczenia zauważyłem, że lekarki mają rzeczy do sprzedania. Be careful, God darn it! Careful! Tylko, że nie chcą ze mną gadać, jak widać. I know. I know. Aha. Widzicie, tutaj nie mogę... Jak nie mogę kraść, to nie mogę kraść. Kropka. O. My apologies. I did not wish to hush you. Welcome to the infirmary. I'm Nurse Wing. I'm a banisher. Red, a pleasure to see a friendly... Nie, myślałem, że może masz jakieś towary, szczerze mówiąc. Farewell, and... Who there are you? Well, I've met Mary the Second, and she's a little prettier. The Banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. Spoko. As you were, Mr... Not that. Szukam bardzo konkretnego człowieka, więc naprawdę nie interesuje mnie gadanie z jakimś pacjentem, który jeszcze krzyczy, żebym się... Perhaps there's a key. Jakiś pewnie jest. Dobra, są tu jeszcze jakieś domki, daję temu szansę. A store. O! Bernardo's? Serio? Pierwszy budynek od wejścia? Please excuse my husband. He husband! Really is no właśnie, tak myślałem. And że tam po drodze coś wydarzyło. Red McCraith, ma'am. I'm a banisher. Are you indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail Rumble. Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. Your husband won't mind us talking. No. Why would he? We are faithful and trustworthy. As, I'm sure, are you. She doubts your intentions. They need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. We understand one another.
My husband and I are very close. Coś mnie niepokoi, bo... Indeed. Czy laska, z którą rozmawiałem, ten duch nie przedstawiała się też tolerance. Mogłem już zapomnieć, ale... You don't know how good you've got it. I'll let you get back to your day, madam. Ale jeśli się nie mylę, to trochę niepokojąca sytuacja. Dobra. Closed. We in the right? Anyone home? No, no one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. No, no. Dawaj, dawaj. Jestem ciekaw. Okej. Okay. Dobra. He's organized. Disorganized traders lose money. Fardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. Czy on próbował... Aha, czy on wyrzeźbił amulet, który ją odsuwał od niego? Tak, he's making useless trinkets. And he works hard to keep it away. Właśnie, jestem ciekaw. What is he afraid of? What don't we know? Bo ta laska nawiedzała go po tym, jak umarła. To znaczy przychodziła, żeby sprawdzić, czy wszystko u niego w porządku. A w pewnym momencie za którymś razem już nie mogła tego zrobić. No. Ach, tu strzałki kupiłem, sorry. I ciekawym jest właśnie to, dlaczego tak się stop zdarzyło. The trade. He hasn't unpacked it. Maybe he intends to move on. And who could blame him? Okej. Okay. Z tamtej strony. Dobra, mamy to. Tylko teraz jak obejść? To czy będę... Jest tam jakiś wyłom w murze? Nie, po prostu można to obejść. Nieważne. Nieważne, nie było tematu. Tak, no i tutaj też wisiał ten amulet. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. No dobra, no generalnie sprzedawali dużo rzeczy. Where did he get the inventory? Coś może duchowego? O, nie, to nie jest duchowe ewidentnie. No, tak, no jakby... Rebecca's will. A, przepraszam, to nie była Abigail, była Rebecca. Ale była wcześniej jakaś That's where he got the inventory. No. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm the thief, Mr. Miller. Mam do ciebie jeden temat. Będę musiał wygonić twoją duszę. Bo wychodzi na to, że zabiłeś swoją żonę za majątek. Thieves lie. How do you know my name? It is my business to know. Red McCray. Dobrze, że ty nie powiedziałeś, bo dostałbyś kulkę w łeb, słuchaj. I have business for you. I'll pay. Jak nie chcę zarobić kulki, to lepiej w tę stronę pójdę. To she who haunts you. She sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Nie wiem, czemu to pisała, no. You inherited her estate. Bardziej mnie interesuje, czy spróbuję mnie przekonać, żebym go nie zabijał. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Wkurwia mnie jeszcze to. To jest dodatkowy powód, żeby cię zabić. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Nie macie wrażenia, że trochę spokorniał z głosu? Two recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. O, zanim cię zabiję, to jeszcze weź mi coś sprzedaj. Może masz jakąś zbroję. Mam sporo pieniędzy w sumie, bo nic nie kupiłem. Zupełnie.
futro, skóra. Okej. Okay. Czy ty może kojarzysz, czy czegoś potrzebuję z tych rzeczy? Wydaje mi się, że wszystkiego w miarę mam, nie? A, tego mam posiadane zero, faktycznie jest napisane. Dobra, to może tego kupię w takim razie chociaż. Git. Styknie. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house. No, mało było, to prawda, ale te niektóre rzeczy potrafią kosztować. Na przykład zbroja pierwszy Evelyn kosztowała chyba 1600. Więc że mam 2000 po takiej części, gdy to tak nie jest dużo. To nie będę aż tak szastał tym kajsem. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. Ale zapłać z góry, proszę. Accept. Co? Nie. Farewell to you, Mr. Nie chcę jej wygniewać, ona wydała się dobrą żoną w takim razie, bo z tego co rozumiem, to niczym nie zawiniła, on ją zabił, bo majątek chciał. Także generalnie to tak kiepsko trochę, kiepski powód, żeby... He'd sold it all, everything she'd owned, and fast. No, może mam jakiś inny powód, o którym nie pomyślałem. If we track her things down, perhaps they'll tell us. Dwa punkty? Ciekawe. Sprzedał z jednego sklepu do drugiego sklepu? O. Oczywiście, że lista na stole. Czemu nie? Wcześniej na to nie wpadłem. O dziwo, wszystko się zgadza. Ferdinando was a slave. She was his owner. O, to ma sens. No trochę nam o tym nie powiedziała, to fakt. She kept that quiet. As if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Rzeczy. Nie wiem kim jesteś, ale mnie to nie obchodzi. Pretty. The work, I mean. We know where to go. The barrack room. Oj, cichaj. Greetings. Welcome to Ingersoll's General Store. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. A comb. Very fine. Red McCrick. Oh, please get the comb. Pokaż mi towary. Shall we trade? No. I rather think we should, sir. What interests you? Może jakaś zbroja. Ej, no to całkiem przyjemne złoża. Będę do ciebie wracał, słuchaj, jak będę czegoś potrzebował. Ale przede wszystkim, o! Jakieś piątki tu też są. Amulet, wywar. O! Kolbą, nie, nie obchodzi. Co? Przeładowuje karabin? Co? Ej, to konkretne jest, tylko musiałbym zacząć używać kolby. To mi niepotrzebne, ale to? Prawda, mało energii duchowej przywraca, ale sztos, przecież ja cały czas gram karabinem. O ile przeżyję. Nie no, przeżyję, w sensie... No jak będzie szansa na to, żeby ją zabić, to wtedy się obkupię u niej. Ale ten amulet jest sztosem, chyba go kupię. A, to tak sobie, to bym chciał. Tak, daj mnie to. To jest superowe. Ja dopiero ulepszyłem sobie chyba podkę na piątkę. Widzisz dobrze, że tego wcześniej nie. Tak, co nie? I tak to niestety wygląda tutaj. Znaczy, pewnie jakbym zrobił całe zwiedzanie, to trochę by mi się ten majątek poprawił, ale dalej bez przesady. Myślę, że nie ma tutaj po prostu za dużo pieniędzy i trzeba sobie z tym jakoś radzić.
Wydaje mi się, że jak wybierałem poziom trudności, to też się zdecydowałem na to, żeby mieć jakby mniej znajdziek na mapie. Wydaje mi się, że coś takiego przeczytałem wtedy. Ale nie dam sobie ręki uciąć za to. Wiem na pewno, że w The Last of Us kiedyś dawno temu było takie ustawienie właśnie. Aha. To są jakieś duchowe cuda. O, jest. A strop, the quill resonates. An echo, perhaps. O nie, czy wiecie co to znaczy? A to znaczy, że będę musiał użyć rytuału. Ktoś pamięta którego? Może mi powiecie, to wtedy będzie łatwiej. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbid, I cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. No przyznam, że jak na właściciela niewolnika. Why lie? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. Jak na właściciela niewolnika, to zapisanie niewolnikowi całej woli, to... znaczy całego majątku. Rozmów się z Ferdinando. Ferdinando to nie jest takie ładne imię jak Fernando. W sensie ładne. Takie dźwięczne. Halo? Jesteś tu? A, tu stoisz. Matko, schowałeś się ciemno na tym monitorze jak... W... I find papers. Official papers. They tell quite the story. That's all in the past. For the good of my future. Jak ja mam to przeczytać? But you may as well hear it from me. Kimczo? As she lay dying, Rebecca Hargrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual, true? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. W sensie, and I do the same nie again. Czy dobrze chitter jatter. To interpretuję. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? Wcześniej rozmawiałem z tą Rebeką. You're paying for this. This is the work. But I get the feeling it's the result that interests you, not the method. To fakt. You want me to finish the job? Then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch and let's get it over with. Jeśli dobrze rozumiem i interpretuję to, no, co mówiła mi wcześniej sama Rebeka, to naprawdę nie było z jej strony żadnej złej krwi. Jedynym powodem, dla którego zginęła, było to, że miała tego niewolnika, mimo tego, że... Została zabita, bo za bardzo poluzowała smycz po prostu. Nie teraz! Musicie mnie. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave. I was not free to leave.
What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper. Możliwe, że jakby go uwolniła, to po prostu zostałby niewolnikiem kogoś innego zaraz. A guarantee. You don't know what love is. Czyli ona też była trochę psychiczna. You know only fear. You feared being undesired. No. Being unnoticed. Being alone. How very human of you, Mistress Hargrave. But hardly an excuse to own a man. Time to give this love story. Sobie kochanka. No to nieźle. Dobra, już nie patrzę na nią aż tak ciepło jak wcześniej. No ale nie zmieni to faktu, że jakby prawo stanowiło, wszystko wygląda tak, że ten pan mógł być niewolnikiem, bo niewolnictwo jest tutaj dozwolone absolutnie. Ona go sobie kupiła i z tego co rozumiem traktowała go bardzo dobrze i po prostu za mocno poluzowała mu smycz. I jak ta smycz została poluzowana, to on poczuł się na tyle pewnie, jeszcze do tego mógł dostać hajs, że po prostu ją kropnął. A że do tego ja mam motywację w postaci mojej małżonki i tego skurczybyka to tak nie lubię. O Jezu, tak mnie denerwuje. Jedna tylko postać mnie bardziej denerwowała, ale była na poprzednim streamie i będzie na którymś odcinku, więc... Jezu! Także panie Ferdinando, nie mam co do tego wątpliwości. Dawaj mnie punkt umiejętności, bo go potrzebuję. Jesteś wart tylko tyle. Miller, ten punkcik, który właśnie za siebie dostanę. Nic więcej. You lived it to the full. And in the end it brought a haunting upon you. You are the tie that holds this ghost here. Yes. No! Leave him be! She's a ghost. Get rid of her. Wait. No. No. Ja to wiesz, że on może zrobić coś takiego? You can't take me. You don't own me. I am a free man. Co? Zabiłeś człowieka, to znaczy nie zrobiłem nic złego. Nothing wrong. Come on. No. But I have. To hell with it. Your world is no place for men like me. You don't understand. You can't understand. Mogę sobie to interpretować jak chcę, nieważne. Bajo! Ale blondyna będzie smutna. Rebeka znaczy. I chose to cheat. I naprawdę już się zakolorowała ładnie. You chose to kill. Which of us, Banisher, deserves death? Ale gdybym ja był w tej samej sytuacji, to znaczy ktoś musiałby mnie osądzić wedle jakichkolwiek własnych przekonań, to jestem świadom tego, że 95% społeczeństwa stwierdziłoby, że jestem godny zabicia w tym momencie. No już teraz wymordowałem tyle ludzi, że no to... Szkoda w ogóle inaczej na to patrzeć, nie?